Co by tu zamówić? Ty, Ignacy, a co gdyby zrobić takiego ogromnego McNuggeta? Ty, zajebisty pomysł. Tak. Kocigan. Może bardziej lubię dobre jedzenie. Lubię dobre jedzenie. Powiedz mi, jaka patelnia ci będzie potrzebna? Mam taką, jeden wariant głębszy. Mam taką, troszkę szerszą. Ignacy, a możesz je połączyć? Proszę bardzo. Tyle. Nie o to mi chodziło. Tyle się ma na pomoc. No dobra, pierwszym komponentem, z którym się dzisiaj będziemy bawić, będzie 40 nuggetów. Tak ci powiem szczerze, że... Taki ogromny to nie jest, ale jak to połączymy jeszcze z mięskiem, dobra, to będzie spoko. O, z tym będzie dużo lepsze. Za każdym razem gotowaniem trzeba jeszcze coś zjeść, wiadomo, musi być jakaś rozgrzewka, bo później jak będzie ten nugget i jak się Ignacy do niego dobierze na swoim kanale, no to nic dla mnie nie zostanie. Jak już mamy 40 nuggetsów, postanowiliśmy, że kurde, to nie jest wystarczające dla naszej dwójki, dlatego postanowiliśmy zrobić z tego coś trochę większego z użyciem mięcha. W filmie, jak to będziemy jeść, będziecie mogli zobaczyć u Ignacego, a u mnie proces przygotowawczy największego McNuggeta w Polsce. Żeby zrobić w ogóle naszą panierkę do mięcha, potrzebujemy mąki, jajek oraz oczywiście, tak po polsku, bułki tartej. Mocniej. Ignacy, twoje jajka są jakieś niezniszczalne. To są jajka ze wsi, mocno. Czekaj, wezmę nóż sobie. Trochę jak Tetris, wiesz? No. Trochę jak Tetris tutaj. Że muszę to włożyć, żeby idealnie pasowało. Ignacy, to chyba mięso jest zabawą. Wzięliśmy kilo mięsa, stary. Powinniśmy wziąć więcej! Będzie trzeba zaraz iść po mięso. Będzie trzeba zaraz iść po mięso. Słuchajcie, kwestia jest taka, że Ignacy naprawdę musiał pójść po to mięso i czekam teraz na niego z tym tutaj! O! I teraz drugi kilogram mięcha. Jeszcze to wszystko obtoczyć w panierce będzie trzeba, o nie. Nie wiem, jak ty to zrobisz, jak to zagotujesz, stary. To wygląda jak taki wielki, nie wiem, bochen chleba zrobiony z mięsa. Mamy nas bochen chleba! To jest bochen chleba. To jest bochen chleba. Problem jest taki, że zastanawiam się, jak to się będzie smażyło. W sensie, jak ten olej tam wejdzie, żeby zasmażyć to wszystko. Wiesz co, też chciałbym wiedzieć. Musimy jeszcze dło patrzeć, nie? Tak. Nie wiem, jak on to zrobi. Tak? Patrzcie na to. Dark Knight Rises. O nie! O nie, pęka tutaj! O nie, to się nie chce trzymać. No słuchaj. Mam nadzieję, że chciałem zrobić to z 80, teraz się męczę. No, ci nie wyjdzie, to zobaczymy. Nie! Ja nie... w ogóle... Co, się poddałeś bardzo? Mi ma nie być? Co, koteł? Też byś zjadł, nie? Ja to myślę, że Madzio już trochę kapituluje tutaj. Nie wiem, czy wiecie, ale Madzio w wolnym czasie napierdziała. Pata się cały czas, za dużo i sobie mówi. No, dziękuję, będę miał co sprzątać. Patrz, jeszcze mięsa trzeba. No to sklejaj to. Trzeba to dokleić. Myślisz, że to mięso będzie dobrym spoiwem? Myślę, że jest jedynym spoiwem, na jakie możemy liczyć obecnie. Może weźmy beton. Wiem! Mam pomysł! No. Mam pomysł! No. Kiedy to urosło? Rozbiłeś to na części pierwsze. Kiedy to urosło? No, wcześniej niż wyższe. Nie pozwalam rosnąć. Proszę się skurczyć, nie zachowuj się jak mój kot. Tak, to jak nasze brzuchy. Kiedy to urosło? No, musisz to jakoś obudzić, mędrze. O, tak. Dawaj, operacja. Poszło. Ej, nawet to jest już umącznione. Troszeczkę tak. Jajko jeszcze to złapie trochę, nie? No, teraz jajkiem trzeba. Wiesz co, nie będę przenosił do tego, bo tego już nie wyjmiemy, to nam się rozpadnie. Muszę wszystko zrobić w tej brytwance po prostu. Jezus Maria. Mogę ci jeszcze jednego nuggetsa? Nie! Zaraz będziesz pierdzielał 40-kilogramowego! Ignacy! Jezus Maria, co to za abominacja, patrzcie na to. Trochę, nie za dużo na razie. Bułka tarta, otworzyć ją? Mam otwartą. Dobrze. Trzyma się to bardziej jakoś? Tak, teraz się bardziej to trzyma, jak widzisz zdasz. Jak się to usmaży, to będzie ok, bo to się będzie trzymać, wiesz? Ale na razie to jest właśnie najgorzej, to jest to obtoczyć.
Wow! Czekaj, udało się, to jest obtoczone z tamtej strony, teraz jeszcze to, ja jeszcze to z tej obtoczmy. Obtoczmy jeszcze z tej i będzie tego, będzie się to trzymać. Ten Frankenstein żyje, słuchajcie. Teraz zadajemy sobie jeszcze jedno pytanie, skoro już jesteśmy w tym miejscu naszego życia. Poza tym, kim jesteśmy i dokąd bierzemy. Jakim cholernym cudem planujesz to wcisnąć na patelnię? Ignacy, czy jak Pan Jezus zamieniał wodę w wino, to ludzie pytali jak? Tak, pytali. No i co, odpowiedział im? No niespecjalnie. No właśnie. To co? Operacja wchodzi? Operacja musi wejść. Jak ty chcesz to przerzucić tutaj? Nie mam żadnego pojęcia. O Jezus, sorry. Zaraz wszystko się wyleje, stary. To ja to zaraz wcisnę. Poczekaj, to się olej. Wciśnie. Olej. Olej się nie wyleje. Już się wylewa chyba. Nie, jeszcze nie. Mieliśmy mały problem, lekko nie było, ponieważ okazało się, że reagens jest za duży i po prostu wszystko zaczęło wylatywać. Musieliśmy go trochę ściąć o te minus 5 nuggetsów jakieś. Powoli zaczyna to wracać, abominacja ta. Ej, zobaczcie, to żyje. To jest po pierwszym obróceniu, wygląda już to już jak bochenek chleba. Przepraszam, jesteśmy pod samym sobie boksem, ale mamy tu bardzo, bardzo ciasną operację. To już nawet, słuchajcie, jest twarde. Powiem ci, Ignacy, że to taki trochę suflet teraz wygląda. Trochę tak, w sensie... Troszeczkę tak, o. Suflet. Nie wiem, jak to zjemy. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Zjemy! Kto narzekał na bycie głodnym? Zobaczcie, ile opierdzielił tego. O, kolejnego chciał. Kolejnego chciał. Złoczyńca. A później będzie narzekał, że uuu, Madziu, zjeść nie mogę. Słuchajcie, tak wygląda nas bochem chleba, bochem sera, bochem nuggetsów. Największy McNugget zrobiony z jakichś 30 nuggetsów minus te kilka, co wyrzuciliśmy, będzie z 28, nawet 30, nie no, chyba będzie z 30 nuggetsów. Koło 30 nuggetsów, największy McNuggets, jeszcze pójdzie do piekarnika, że na pewno nie był surowy. Będziemy go jeść na kanale Ignacego, zatem zapraszam, link macie w opisie albo w karcie. No i to byłoby na tyle. Siema, idziemy jeść.